Hej, witajcie w nowym vlogu. Wykąpałam się po ćwiczeniach. I dzisiaj nie będę, i dlatego oczywiście z tego powodu jestem bez makijażu. I w ogóle mam taki zły dzień, jeżeli chodzi o alergię, strasznie mnie swędzą oczy i w ogóle koniec lutego, marzec, kwiecień, tak do końca maja to jest dla mnie najgorszy czas, jeżeli chodzi o alergię. Ale chciałam wam coś innego pokazać. Cześć, Kicia. Jak ci się leży? Słuchajcie, po czym poznać, że idzie wiosna? Teraz nie widać, jak Kicia leży, ale jest takim, taka jest troszeczkę wylniała i po prostu zobaczcie jej łóżeczko, co się dzieje. Zawsze po niej jest dużo sierści, ale to jest po prostu ekstremalnie. Cześć, sushi. I zobaczcie, wczoraj odkurzałam. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Ale na podłodze jest pełno kłaków i jak słońce świeci, to po prostu tutaj wszędzie, zobaczcie, to wygląda po prostu, o, drugie łóżko, tak wiem, one mają milion łóżek. Po prostu jest coś strasznego, my i tak codziennie odkurzamy, właśnie wczoraj było odkurzane, ale po prostu widzę, że teraz, no ja nie wiem, jest najgorszy czas kota i dzisiaj w sumie będzie taki dzień, w ogóle mamy tu bałagan straszny. Będzie dzień sprzątania. Jutro zapraszamy znajomych do siebie na walkę na KSW. I w sumie dzisiaj to będzie taki dzień porządków tak naprawdę. Także nic takiego strasznie ciekawego się nie będzie działo. Ale prosiłyście mnie, żebym nagrywała więcej takich domowych vlogów, że podróże są ok, ale najfajniej jak stoję w kuchni. Dawno nie nagrywałam w kuchni, ale po prostu w kuchni też tutaj jest po prostu masakra. Zaraz się zabieram ze sprzątania, ale jeszcze coś innego wam pokażę. Słuchajcie, kot przedwczoraj, to jest sushi jedzenie. Kot przedwczoraj tutaj wszedł i słuchajcie, wygryzł to i wyjadła chrupki te, które tu wystawały, się mogła dostać. No po prostu w poprzednim vlogu wam opowiadałam, że po prostu jęczy rano, jak była, dostaje rano i wieczorem jeść. Ach, ale jęczy, jakby była umierająca i zrobiła włam tutaj i wygryzła i to nie jest. I Tomek mi nie wierzył, bo odkąd tu mieszkam z nim, to już będzie no niecałe 2 lata, jakoś nigdy tego nie robiła i nigdy tu nie wchodziła w ogóle. Ja ją tak nauczyłam, że łazi po wszystkim, ale w kuchni nigdy nie wchodzi na blat, ani tutaj nigdzie u góry. No po prostu jakby tutaj jeszcze były kłaki, no to w ogóle, nie wiem, wiecie, na kuchence, w jedzeniu i tak dalej, po prostu o, masakra. Więc na szczęście tutaj nigdy nie wchodzi, ale musiał ją strasznie tutaj głód przypilić, że tak powiem, że wskoczyła tutaj i to wygryzła. A no właśnie, do czego zmierzałam, że Tomek mi nie wierzy, mówi, co ty, ona w ogóle nie jest w stanie kawałka chleba pogryźć, a ona ci przegryzie torebkę. W poprzednim mieszkaniu było tak, że miałam taki stół, na który ona wchodziła i czasami było tak, że przynosiłam do domu zakupy, i zostawiałam na stole i wychodziłam z sushi na spacer. I ona potrafiła właśnie, jak jej kupowałam jej karmę i chrupki, wygryźć to całe i sobie wyjadać te chrupki. Też kiedyś raz jej się zdarzyło, wygryzła karton po pizzy na wylot i tam była taki kawałek skórki i w sumie biegała i się tym bawiła. Nie chciała tego zjeść. Także tak, kot potrafi. Kicia. Zobaczcie. Najfajniej. Tutaj leży po prostu jedno łóżko, drugie łóżko, tam jest jeszcze koszyk, tam jeszcze jest taka mata dla zwierząt, ale słuchajcie, tutaj zebrałam rzeczy do wyrzucenia i ustawiłam przy drzwiach, bo mamy śmietnik na zewnątrz i stało jedno pudełko i musiałam kotu wyjąć te inne rzeczy, które tu były, no bo oczywiście pudełko jest najfajniejszą rzeczą do siedzenia w nim. Jak mi wywalisz ten worek ze śmieciami, to zobacz, zostaw to, Kicia, psik! Powiedziałam. No. Bądź grzecznym. Chodź tutaj. Chodź. Kicia. Kicia. Puch. Puch. No i czasami tak śmiesznie upada, jakby ją ktoś postrzelił. Jak wiecie, że robię puch. I kot się przewraca. Ale teraz nie wyszła nam ta sztuczka. No nic. I to znowu ja. Już jest wieczór. Nic ciekawego. Cały dzień się nie działo. Oprócz sprzątania. I w sumie Tomek przyszedł i jeszcze zrobiliśmy sobie drzemkę, bo oboje stwierdziły, że padamy ze zmęczenia.
No i idziemy do znajomych. Ale też tak dosłownie na godzinę. Nie będziemy jakoś długo siedzieć i stwierdziłam, że teraz się na szybko maluję sobie jeszcze z wami. Porozmawiam. Bo chciałam jednak dokończyć tego vloga, żeby nie było takie, wiecie, pourywane. I nie wiem, co mam się ubrać. Chyba się... Mam taką jedną fajną sukienkę, którą wam pokazywałam kiedyś. Też wam się podobała. Ona jest szara, ma długi rękaw. Jest taka, no taka zwykła, nie jest jakaś wow, nie wiadomo jaka imprezowa. Ale ona jest z wełny zrobiona, z czegoś takiego, nie wiem, ma... Jest bardzo, niby nie jest gruba, ale po prostu tak grzeje. Zazwyczaj na imprezach, wiadomo, w jakich pomieszczeniach jest mega ciepło. Czego ja szukam? I nie chcę się zgrzać po prostu. Dlatego nie wiem, chyba założę dżinsy i jakąś koszulkę z długim rękawem i na to skórę i tyle. Nie będę jakoś, wiecie co, ja nigdy jakoś strasznie nie kminię ani nie planuję, w co się ubiorę. Wiadomo, jak to jest jakieś tam duże wyjście i tak dalej, gdzie trzeba mieć jakąś odpowiednią sukienkę, to tak, ale tak normalnie to jakoś nie kminie tego strasznie, strasznie długo. Zresztą, tak jak widzicie po moich lookbookach, ja ciągle chodzę w tym samym, ciągle mieszam właściwie te same rzeczy, więc też nie mam z tym problemu. I makijaż też zrobię jakiś taki mega łatwy, no szybko, bo nie chcę mi się z tym żerać. Zresztą mam naprawdę mało czasu, wam powiem. Także jeżeli o to chodzi, słuchajcie, to ja potrafię naprawdę wyjść z domu. Dosłownie, jak ja to zawsze powtarzam, że jak tylko mam umyte włosy, to jestem w stanie naprawdę wyjść w 10-15 minut ciuchami, z makijażem i ze wszystkim. Nie mam z tym żadnego problemu. Gorzej jak mam właśnie, nie wiem, ja strasznie nie lubię, nie to, że myć, wiecie co, lubię myć włosy, nie lubię ich suszyć i układać. Moje włosy, jak je wysuszę, jakoś nie ułożę na wałki, na szczotkę, na lokówkę, na cokolwiek, to wyglądają bardzo słabo. I to jest najgorsze. Chciałam mieć jakieś takie włosy, jak dziewczyny mają loki, chociaż ja wiem, że to się tak mówi, że to wygląda jak proste, że tam wgniotą jakąś piankę, wysuszą, jest ok, chociaż ja wiem, że to też nie jest tak łatwo, ale chciałam mieć takie włosy, że wiecie, umyję, rozczeszę, one schną samoistnie i wyglądają ok. To by było naprawdę super. No ale wiadomo, że tak jest, że jak ktoś ma proste włosy, to marzy o kręconych, jak ktoś ma kręcone, to prostuje. Nigdy nie jest ok. O, tutaj mi się dużo nałożyło, ale dobrze. I słuchajcie, naprawdę, jak ostatnio z Karoliną rozmawiałam przez FaceTime i ona też się malowała tą paletą, to jest ta paleta Too Faced. I też mówi, i tak jej poleciało do buzi trochę tego cienia i tak mówi, o ja rzeczywiście to smakuje kakaem. Ja mówię, no mówiłam ci, że to smakuje czekoladą. Nie wiem, którym cieniem się malowałam, czy fioletowym, czy brązowym tutaj. Dobra, może dwa pomieszam, żeby nie było tak, że mi wyjdzie jedno oko takie, drugie takie. I tak. Powiem wam, że już stęskniłam się za tym nagrywaniem takich daily vlogów od Vlogmas, chociaż miałam długi czas taką fazę na nagrywanie zwykłych, nazwijmy to, filmów. Oj, widzicie mnie profilem. Nie lubię, jak mnie ktoś widzi profilem. Mam brzydki nos, tutaj podbródek. Nie lubię bardzo swojego profilu. Ale co zrobić? O. Więc zazwyczaj po prostu nakładam jeden ciemny cień i rozcieram. I potem nakładam taki mój ulubiony, nie wiem, złoto-różowy cień na całą powiekę. Od rana mnie tak męczy alergia. No zresztą już wam o tym opowiadałam, to nie będę się powtarzać.
Może jeszcze trochę. Tego. Dług brwiowy. W tym świetle, powiem wam, nic tu nie widzę. Przeniosłam się z malowaniem z łazienki. Tam jest bardzo fajne lustro duże i naprawdę fajne światło do makijażu, ale ale jakoś nie lubię tam stać, jakoś tu mi się wygodniej maluje i myślę o tym, żeby sobie kupić te takie szufladki akrylowe z Muji czy tam jakieś inne, ale nie wiem, w sumie nigdzie w Łodzi żadnych innych nie widziałam, więc pewnie kupię te z Muji i zrobić sobie tutaj właśnie, postawić tutaj na biurku i przenieść swój makijaż tutaj, bo bardzo wygodnie mi się tu maluje. Może wieczorem nie jest najlepsze światło, ale to i tak jest takie światło, sobie włączam po prostu tą lampę, przy której się maluję, jak nagrywam dla was filmy, więc w filmach jakoś daję radę, więc pewnie tu też będzie ok. Dobra. Nie wiem, czy coś malować na dolnej powiece, mam i tak takie czerwone oczy, ale może sobie zrobię jakąś delikatną kreskę. Powiem wam, że mam dość tych moich czerwonych oczu, już używam kropli, już no po prostu próbowałam wszystkiego, ale to jest taki okres w roku, że zresztą ten, kto ma alergię, to wie, nie muszę tłumaczyć. Ale to jest taki okres w roku, że trzeba przecierpieć. Zresztą mi tak najgorsze jeszcze przede mną, bo jeszcze nie ma wiosny, a wtedy się dopiero zacznie zabawa z uczuleniem. Tak. A słuchajcie, wiem, co jeszcze bym chciałam powiedzieć, ale to za chwilę, bo stoicie tutaj na pudełku. Dobra, jeszcze dolne rzęsy. A, mówiłam wam, że powinnam zmyć paznokcie. Na szczęście nie mam żadnych... Nie no, tu mam jeden, ale taki mały odprysk, a resztę mam taką, wiecie, jakby startę końcówki. I już w sumie powinnam go zmyć, bo ja nie lubię chodzić z takim lakierem. Nie czuję się fajnie, ale oczywiście nie zdążyłam. Jeszcze mam jedno pranie w pralce, które się skończy akurat jak będziemy musieli wychodzić, także no, więc paznokcie, no trudno. Muszą zostać. No i na usta konturówka Specify 010. I w sumie ostatnio powiem wam, że cały czas używam tych samych rzeczy. Pytacie mnie w filmach, przepraszam, co mam na oczach, to zawsze jest ta paleta właśnie Chocolate Bar. Róż to jest ten Down Boys The Balm. Rzęsy to jest The Falsies Volume Express z Maybelline, chociaż po jakimś czasie troszeczkę ona mi wyschła, już nie jest taka fajna, a to po czasie, nie wiem, niecałych 2 tygodni, ale nie wiem, czy może ta akurat czasami się trafia jakiś taki tusz, nie wiem, wiecie, odkręcany czy coś. Bahama Mama Bronzer. A, rozświetlacz z Maca Soft & Gentle. Słuchajcie, on się nie kończy po prostu. On już teraz w tym momencie ma ponad rok. I tutaj prawie nie widać zużycia. On może trochę był bardziej tu wypukły, ale taki produkt starcza na 2 lata. A ciekawe, czy oni tu piszą tak, 20... Kurczę, nie widzę bez okularów, słuchajcie. Ale chyba 24 miesiące jest ważny. Więc okej, da się go zużyć. I ta moja pomadka Berbery.
Dobra, ale dziwne światło żółte. Chyba tam coś było. Idę się. Cały czas jakieś jest żółte, ale to może w tym podglądzie, wiecie, tak wygląda. Dobra, to jest moja szafa. I właśnie zastanawiam się, w co się ubrać, czy się ubrać w sukienkę, czy... Widzicie, w miarę mam porządek. To jest taki naprawdę, tak wygląda moja szafa. Czasami mam większe, bo od czasu do czasu robię w niej porządki. O, tu coś nie wisi na wieszaku. Ale generalnie jestem grzeczna, jeżeli o to chodzi. To są sukienki, to chyba nie, chociaż powiem wam, o, czy ja mam upraną tą sukienkę? Te dwie sukienki to jest taka, a o, to jest ta, tylko jest na lewą stronę, taka szara sukienka z Zary prosta. To jest po prostu zawsze, jak nie wiem, co mam założyć, to mam dwie takie sukienki, jedną szarą, jedną czarną i do tego grube rajstopy, ciężkie buty i skóra i torebka i już. Właściwie może tak zrobimy. Myślałam jeszcze po prostu o jakimś t-shircie. Tu mam taką koszulkę w paski. Może to bym założyła. Pokażę wam jeszcze w międzyczasie patent, jak sushi wychodzi na spacer. Tomek przed chwilą zadzwonił domofonem. Jak jest na dole? Sushi, pokaż się, jesteś? Patrzcie, system. Ja otwieram domofon i... Sushi! No idź! No idź! No i w każdym razie mamy taki patent, że Tomek, żeby nie wchodzić już na górę, to ją woła i sushi sama zbiega do niego na dół na spacer. Taki nasz patent. Okej, okay. Jak widzicie, stwierdziłam, że założę jednak taki czarny t-shirt i jeansy. Jakoś dzisiaj nie wiem, nie mam ochoty na sukienkę. Chyba tak dziwnie będzie. Pranie się skończyło! Pranie się skończyło! Ja nie wiem, musisz pomiesić. Czemu ja? Czemu ja? Bo ja się kąpię. A ja się maluję. Jesteś umalowana, widziałem. Ale vloga nagrywam. No to zrób vloga, jak mieszasz pranie, tego jeszcze nie było. Dobra. I pakuję się. Tampon chciałam wyjąć, ale w sumie to nigdy nie wyjmujcie tamponu, jak idziecie na imprezę. Szczególnie jak macie... Nie, no nieważne, w co jesteście ubrane. Nie, to było głupie, nie. Puder, pomadka i konturówka. To jest ten puder, ja go wam kiedyś pokazywałam. To jest Chanel Le Beige. Le Beige. Nieważne. Healthy Glow Sheer Powder i powiem wam, że mam go już półtora roku i kupowałam go tylko dla puderniczki. On jest dla puderniczki, właśnie zabieram go ze sobą, jak wychodzę, i ładnie to wygląda, ładną puderniczkę, bo sam puder jest naprawdę jakiś zwykły Rimmel czy Maybelline jest 10 razy lepszy niż to, no ale co, muszę go zużyć. I tą moją pomadkę i konturówkę, i to jest ta moja mniejsza kosmetyczka. Pokazywałam wam, co jest w mojej torebce. To tutaj mam tą różową i tutaj mam więcej jakichś różnych pierdół. To zazwyczaj ją zabieram w ciągu dnia. A jak właśnie idę, no tak jak mówię, dzisiaj tylko na chwilę idziemy, nie będziemy jakoś długo siedzieć. Klucze też mi będą potrzebne. To i też mi pasuje do torby. No dobra. Już wychodzimy i pokażę wam, co mam na sobie. To jest ta moja kurtka taka motocyklowa. Jeżeli chodzi o koszulkę, to to założyłam taki zwykły czarny t-shirt. On jest z Diesla. Jeansy, rurki. Nie zakładam butów, bo sprzątałam dzisiaj. Nie chcę pobrudzić. Założę sobie jeszcze szalik. Nie, może tak. Bo idę w sumie tylko w skórze, więc żeby mi było trochę cieplej. Zobaczcie, o, tu wam mogę pokazać, jaki on jest ogromny. No chodź tu.
O. Dobra. O. Założę szalik. I do tego wezmę tą torbę. Przez ramię. I to wszystko wygląda mniej więcej tak. Fajna jest ta kamera, bo wszystko łapie, bo w tej moim w aparacie on tak przybliża, że zawsze mi coś ucina tutaj. Całą mnie widać. No. I włosów kucyk. Makijaż. No i tyle. Ja tą chustkę, wiecie co, staram się tak niedbale, żeby nie była jakaś taka bardzo tutaj nie wiadomo jak ułożona, tylko tak ją zarzucić. No i tak. I uciekam. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym vlogu. Takie drogie, jak w Gdańsku oglądałyśmy z dziewczynami, to by były strasznie drogie. I tutaj mam drugą torebkę, bo kupiliśmy coś dla naszych znajomych, którzy też lubią hard rocka, a właśnie urodziło im się dziecko. I znaleźliśmy takie śpiochy.